Miałem zawsze duszę fajtera. Potrafiłem zacisnąć i zęby, i pięści. Przeszedłem dość surową szkołę życia. Myśmy w wieku lat 13-14 już byli dorosłymi ludźmi. Proszę pamiętać, że myśmy byli z rodzicami wywiezieni w 40 roku na Syberię. Pokażę wam do przefotografowania portret Walentyny, która w moim życiu odegrała bardzo też ważną rolę. Walentyna na słoniu, gdzie podarował jakiś Maharadża w Indiach. W czasie naszego pobytu w Indiach został statkiem przewieziony do Polski, w jakimś ogrodzie zoologicznym wylądował. Perpeci było przy tym. Jedno z ostatnich zdjęć też. Wali razem z pysanką, która gra Chorpynę, prawda? To już w czasie Ogniem i Mieczem. Najbardziej dumny jestem ze swojej córki, Joanny, która stała się rzeczywiście postacią bardzo znaną i cenioną. Tam stanę. Spotkanie z córką w czasie nominacji oskarowskiej. A to jest jej zdjęcie właśnie z tym, co to zrobiło taką ogromną rewolucję. Marzenia moje się spełniają, budzi mnie śpiew ptaków. Jest, mam tutaj wspaniałe przed sobą jezioro. Potrafię się znowu ruszać, chodzić, więc o czym więcej mogę marzyć? Przyjeżdżają do mnie przyjaciele, potrafimy jeszcze popatrzeć na siebie przez szkło, głęboko sobie w oczy. Niestety jest nas coraz mniej. Trzeba się po prostu cieszyć każdym dniem. Ja się cieszę.